bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Barty the Player, a to już jest 99 odcinek serii Zagrajmy w Fortnite Ratowanie Świata. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie misję pod tytułem Miód dla oczu, ale zanim zaczniemy to, przypominam wam o kodzie twórcy w sklepie Fortnite, czyli Barty the Player i ty, ponieważ jest on naprawdę potrzebny do rozwoju kanału. Byłbym wam również wdzięczny, gdybyście zostawili subskrypcję na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, tak aby otrzymać powiadomienia o moich najnowszych filmach. No i pamiętajcie również, że jeżeli ten film ci się właśnie spodoba tak bardzo, to możesz nawet udostępnić. Dziękuję. Dobra, my sobie oczywiście potwierdzamy. No i dobra. To chyba wszystko z tych rzeczy. Słuchajcie, powiem od razu tak, co do tej misji. Przechodziłem ją już i można ją ukończyć bardzo szybko, ponieważ można ją ukończyć aż w jednej misji. A jeszcze większym plusem jest tako, że jest tryb teraz zlikwiduj i zbierz, którym można zrobić bardzo szybko tą misję. Zrobić właśnie ją całą i ogólnie misję szybko zrobić, więc to chyba będzie najlepszy sposób. Wcześniej już przechodziłem, ale musiałam przechodzić z osobą troszeczkę gorszą ode mnie, ponieważ ci umówiliśmy, gorszą pod względem mocy. Ale niestety, słuchajcie, mimo że graliśmy na prywatnym, bo na publicznym nie mogliśmy, bo moc była za mała, to i tak niestety nam się tego zrobić nie udało. Ale szkoda, bo było blisko, brakowało nam tylko 6 przeciwników do ubicia. No ale trudno, wybrałem sobie, słuchajcie, takiego skina, taki plecak i taki kill-off. I w ogóle, słuchajcie, dajcie znać, czy chcecie mieć, czy chcielibyście opening LAM, w sensie live. Bo ja bym chętnie zrobił, bo patrzcie, ile już się nazbierało. Mini LAM 48. A tych właśnie dużych lam aż 78. Musimy zrobić live z openingu. I to będzie największy opening w Polsce. W sumie nie wiem, jaki był największy, ale potem może sprawdzę. Dobra, a my tutaj mamy misję miód dla oczu. Przewróć wanny i zrób z nich pułapki na oko bota. Zestaw pułapki na oko bota na obszarze opuszczonego miasteczka 64+. Zobaczymy sobie, jakie mamy zadania dnia. Specjalista w misji budowniczy, zlikwiduj 300 pustaków jako budowniczy. No, czyli tutaj mamy taki kombos budowniczych. A akurat mam ustawionego budowniczego, więc jest super. I jeszcze do molka dnia huśtawki w parku. Dobra, sprawdzę, czy mam publiczną. Tak, mam publiczną. No dobra, to my dajemy sobie miód do oczu, Dolina Samowitości. I cóż, lecimy sobie na misję. No właśnie, lecimy sobie na zlikwiduj i zbierz, bo to jest właśnie na miasteczku duchów. I możemy właśnie to zrobić bardzo szybko, bo wystarczy, że po prostu zrobimy, w sensie, że zbierzemy 5, pokonamy wszystkich pustaków i będzie git. Dobra, ale poczekam na innych. Dobra, jest command trick z 2, hat guy, myślnik 2345 i jest jeszcze Traskerin. Okej. Widzę, że oni chyba troszeczkę się znają, bo ten ma 57, 72 i 67, czyli każdy jest lepszy ode mnie. No dobra, my sobie tymczasem uruchamiamy misję. No i słuchajcie, pierwszym słowem na dzisiaj będzie... to będzie chyba, słuchajcie, pierwsze słowo, które nie odnosi się do tego, co jest widoczne lub o czym gadamy. Bo pierwsze słowo na dzisiaj będzie magma, a już od razu mówię, dlaczego magma. Ponieważ w poprzedniej nagrywce magma to też było pierwsze słowo. A tak poza tym, tutaj teraz będzie tak Barty bawi i uczy. Na przykład na Islandii, pod właśnie wodą i tam pod tymi kamieniami jest magma. Czyli właśnie rozpalony taki kamień, w sensie właśnie, że... on się po prostu zamienił w ciecz i jest właśnie pod bardzo wysoką temperaturą. I teraz jest magmą. Taka ciekawostka, bo się niedawno o tym dowiedziałem. Dobra, a my sobie tymczasem czekamy, aż się misja uruchomi. I słuchajcie, jeszcze taka szybka informacja, jeśli chodzi o nagrywanie. Niestety moje nagrywanie, przynajmniej mikrofonu, będzie wyglądać gorzej niż zwykle. Dlaczego? Ponieważ mikrofon i audio z gry wchodzą na ten sam plik, czyli to jest jedno wideo, a ja zawsze miałam tak, że było na dwóch oddzielnych wideo. A z tych pozostałych innych rzeczy, które właśnie miałam poprawić względem poprzedniego odcinka, gra już jest troszeczkę głośniejsza, co jest plusem, oraz nie ma dubla, w sensie nie ma właśnie głosu, nie słychać dublowania. Ponieważ ja, ponieważ udało mi się to wyłączyć, bo ja to włączyłem przez przypadek. A czego tak właściwie użyjemy jako przynęty? Nie mam pojęcia. Czegoś, na co się dobrze patrzy? A, racja. Żeby dało taki efekt słońca, który prześwieca przez chmury po burzy. Albo było jak górski szczyt o poranku. Doskonale, wygrywasz żelazko. Ale wanna jest rozmiaru wanny, więc użyjemy tabliczek do badania wzroku. Widzieć chcę. Pewnie, każdy chce. Odmiana miła jest. Halo? O kurczę, słuchajcie, dwie osoby już tutaj gadają. Zbierz wszystkie kubki śniegu, jakie zobaczysz. Okej, dziękuję za wiadomość.
Okej, nie sądzę, żeby śnieg mógł rozwiązać nasz problem nieuchronnej zagłady. A brejowate kubki kamieni są jeszcze mniej użyteczne. Są idealne, droga Rej. Zaufaj mi. Nie. Dobra, rozumiem, że ciężko mi zaufać, zwłaszcza biorąc pod uwagę te dziesiątki niewybuchów, które niechcący pogubiłem na terenie bazy. Że co, proszę? Ale te worki to nasza szansa. Te worki... Bray. Dziwaczne, wiem, ale czy życie nie jest czasem jak przeterminowana kutia? Wyrazista, złożona i pełna niespodzianek. Kutia, słuchajcie, to jest takie jedzenie w Grecji, z tego co wiem. Dobra, przynęta założona. Dlaczego ten okobot jest taki ważny? Gdzieś w jego mózgu może się kryć S.I. Windermana. I dlaczego wysłałaś go na pustynię? Popełniłam błąd i tyle. Okej. Okay. Zbieramy sobie te worki śniegu. Dobry wybór. Czy ty... Co to wszystko ma znaczyć? A, mój imidż. Przeżywam ostatnio coś na kształt świątecznego buntu. Może nazwij to jakoś inaczej. Widzisz, tegoroczne święta tak bardzo nasyciły mój apetyt, że nie chcę już niczego poza może kanapką i szklanką wody. I tu dotykamy sedna naszej wspólnej misji. Wypuściliśmy na ten świat tyle radości, że każdy jeden potwór w burzy to zauważył. Ma to sens. Ha. To co robimy? Ależ wszystko jeszcze raz, moja droga Rej. Wiedziałam! Chcesz zrobić drugie święta! Rozumiem wątpliwości, ale zapewniam, że moje intencje są prawdziwe jak renifery Mikołaja. Chodź, Lars. Musimy zaklepać dobre prycze w bunkrze. Nie zamierzam odchodzić w zaświaty zdolnej pryczy. Okej. Okay. No to chyba za chwilę będzie kolejny dialog. Zostało 5 minut. Burza się zbliża. Czekaj, czekaj. Czyżby perfekcyjna panna Rej, która zawsze objeżdża mnie za zawalanie spraw, sama coś zawaliła? Ej, nikt nigdy nie powiedział mi, że jestem idealna. I wcale cię nie objeżdżam, dobra? Denis, przecież ja bez przerwy popełniam błędy. Aha, wiedziałem! To taktyka, by nas podbudować! Nie, Antony, wcale nie! Wierzę ci! Widzisz moją twarz? Kurde, zginąłem. Tak, zauważyłam. Ale tutaj coś jest. Oczko. Może tutaj, słuchaj, jest ta wanna. Nie jestem pewien, jak to działa. Okej, tutaj pewnie, słuchajcie, jest ta wanna, albo ten worek śniegu, za chwilę zobaczymy. Bo ten worek śniegu to jest chyba właśnie zadanie poboczne, odnoszące się do właśnie tych zadań pobocznych. I chyba to zadanie z Jillie szklanką już zniknęło. A szkoda, bo ono ciekawe było. Ale dobra, idziemy dalej. Dobra, teraz skręcamy w lewo. Nie, kurczę, coś źle zrobiłem. Jeszcze raz. Tak, bo to jest wykrzyknik. Proszę, żeby była wanna, bo chcę jak najszybciej tą misję skończyć. Tak, jest wanna. Pięknie. Zniszczymy wszystko szybko. Więc o co chodzi z tym podbudowywaniem, o którym tak gadasz? Ciągle to mam. Rej się nad nami lituje. Dała nam łatwe zadanie, które mógłby wykonać każdy. Zachowywała się, jakby to było coś niesłychanie ważnego. To oczywiste, że nie jest ważne. Bo wysłała właśnie nas? Tak. Okej. Okay. Wow, spadłem! Aha, nawet nie zauważyłem, że spadłem. Myślałam, że to jest normalna podłoga. No dobra, ale plus jest taki, że już mi coraz mniej terenu zostało. Tam chłopaki atakują tych pustaków, za co im bardzo dziękuję. A ja tutaj właśnie będę zbierać właśnie do zadania. Dobra, ale postaram się ich omijać. W sumie teraz mógłbym, bo oni pewnie robią to dla questów, jeśli miałbym strzelać, bo właśnie na przykład jest quest zadań pobocznych, żeby właśnie że na przykład za eliminację w tym trybie albo za grę w tym trybie dostaje się fałdolce. Na przykład, ale nie jestem pewien, więc nie mówię, że na bank tak jest. Dobra, a my sobie tymczasem przeszukujemy tutaj to. I dobra, tutaj nic nie ma. Zatrzymam się na chwilę w miejscu. Dobra, jeszcze tutaj na dole. Chociaż tutaj jeszcze coś może być. A warto jeszcze tutaj sprawdzić, bo... O, tutaj coś jest, pięknie. Wow, ale ile za to was tutaj jest. Dobra, myślę szybko, Barty. O nie, worek śniegu.
Blaszka do bezy głównej. Blaszka do bezy głównej. Dobra, uciekam, uciekam. Jest bezpieczna. Zrozumiano, Blaszka. Masz zgodę na załadowanie jej do trebusza. Okej, okay, to jest. Zrzuca to błotko. Potrzebujemy pomocy w bunkrze. Czy to jest wanna? Nie ma mowy. Nie odpuszczę szansy na ocalenie świata. Ani odkrycia, co to jest trebusz. Dawaj, Denis. Wyobraź to sobie. Festiwal filmowy w bunkrze. Do 3 dni kinowego święta. Potrzebujemy twoich kolorów. No i znowu worek śniegu, świetny. Denis wybrał ważniejszy cel. Prawda, okay. Wybaczcie. Dobra, proszę, żebyśmy jeszcze tutaj coś znaleźli. Lars? 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 No nie, zginąłem. Jestem sama, sama, sama. Ale tylko dubel jest, słyszycie? Ja i moje echo. Już nie ma echo. Tylko ja i moje echo. Tylko ja i moje echo! Okej, okay, widocznie na to też nie zasługuję. Dobra, nawet nie lubię gadać w jaskiniach, więc już nie będę. Okej, okay, to miał być tylko taki niewinny żarcik z upiornym echem, ale chyba masz teraz ciężki okres. Cześć, Willow. Wybacz, po prostu nie czuję się najlepiej. Bez przerwy, jakieś tragedie. Za dużo się dzieje, to jak żonglerka jajami. Jajami, jajami, jajami. Serio, Willow? Potrzebujemy twojej pomocy. Nie, nie nabiorę się znowu na te ściemę upiorze. Nie! Świętami. Słuchajcie! Tym razem to coś innego, obiecuję. Słuchajcie, to miał być skok przyszłości. Teraz ja... Nie uda mi się zdobyć tego ostatniego, nie. A to było pewnie tutaj, w tym miejscu. Tu robi się zbyt niebezpiecznie. Muszę cię stąd zabrać. O kurczę, było tak blisko, słuchajcie, żeby to zakończyć w dwóch, znaczy w jednej misji, ale niestety nie udało się zakończyć tego w jednej misji, ale mieliśmy 4, więc wystarczy teraz, że weźmiemy tylko jedno, no i będzie gotowe. A ponieważ już zrobiliśmy jedną całą misję, to mi się wydaje, słuchajcie, że w następnej misji weźmiemy tylko część, no i to będzie na tyle, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj sobie zostawimy lajkacza, oczywiście tutaj dla graczy. Dla wszystkich w sumie, bo oni wszyscy tak samo pomagali. Dobra, a ja spadam. Okej. No i dobrze. To słuchajcie, może pora na drugie słowo, a drugim słowem w tym odcinku będzie słowo... niech będzie pilot. Co wy na to? Drugie słowo na dziś to pilot. No i słuchajcie, jeszcze generalnie powiem tak, że słuchajcie, właśnie teraz zrobimy sobie drugą misję i właśnie widzimy się właśnie za chwilę, jak będzie misja. No i potem będzie zakończenie odcinka, więc widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie, ja już jestem, my tymczasem czekamy na misję Zniszcz wszystkie obozy, będziemy robić właśnie drugą misję i odkryłem, jak oddzielić audio z mikrofonu od wideo. Znaczy, to nie ja odkryłem, bo to właśnie dzięki pomocy Avermedii, bo napisałam do nich i mi bardzo szybko odpowiedzieli, za co wam serdecznie bardzo dziękuję. No i odkryłem już, jak właśnie to się, jak oddzielić audio od wideo. No i słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa związana z Fortnite ratowanie świata. Otóż wiem, jak zdobyć po prostu, żeby była większa moc, bo sami wiecie, że mamy bardzo dużo lam do otworzenia. Mamy chyba 78 lam i 55 mini lam, jeśli się nie mylę. Coś Oczekajcie. Staków, przygotuj się na walkę do ostatniego tchu. Moje dane wskazują, że mamy 20 minut na likwidację celów. Przeszukaj strefę pod kątem wszelkich obozów, które zachowują się gorzej niż zwykle. Ja będę obserwowała stąd. No i właśnie, słuchajcie, jak kontynuowałam, za chwilkę, słuchajcie, tutaj to dam, tylko właśnie jak już kontynuowałam, musimy zrobić jakiegoś live'a i wtedy otworzymy te wszystkie lamy, mini lamy, może nawet zapis zrobimy, no i słuchajcie, potem będziemy mieć już wystarczającą dużą moc, będziemy ulepszać osalańców. Dobra, a my tymczasem ustawiamy pułapkę na okobota. Nie, żebym was poganiała, ale naprawdę musimy znaleźć okobota. Halo? Nie potrzebuję twojej litości, Ray! Antony, coś ty znowu zrobił. Powiedziałem Denisowi przykrą prawdę. Przestań! Za późno, Ray! Za późno, już wie. Jest powód, dla którego wysłałam właśnie waszą dwójkę.
Antony, musisz się nauczyć dbać o kogokolwiek poza sobą. Tak, tak, już to słyszałem. A ty, Denis, potrzebujesz kogoś, kogo mógłbyś podziwiać. Czekaj, moment. Że niby mnie? Może, jeśli się postarasz. Cóż, życie to nie jest bajka. Nie zostaniemy najlepszymi kumplami, bo nam kazałaś. To się dzieje. A teraz do roboty. Zaprzyjaźniać się. Przyjaźń na siłę. No nie wiem, czy to będzie mieć dobre skutki. Jeszcze kilka świateł i będę gotowa stać się duchem świątecznego koszmaru. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na długą zimową drzemkę. Okej, to chyba będzie Willow co chwilę mówić. Hej, Willow! Odwiedzi mnie dziś w nocy duch świąt? Tak. Tak właśnie myślałem. Przyjmujesz zamówienia? Nie. Tak, spodziewałem się. Po prostu to nie był dla mnie najlepszy rok. Więc gdybyś miała litość, żeby moja druzgocąca wizja świąteczna nie zawierała niczego, co wiąże się z życiem, byłbym zobowiązany. Świątynie na morze nie mają. Warto było spróbować. I chyba do zobaczenia w koszmarach. Mars. Jeśli obiecasz, że nikomu nie powiesz, załatwię ci coś jak klasyczny filmowy horror. O, dzięki, Willow. To i tak będzie najgorszy koszmar twojego życia. Dosłownie obudzisz się wykończony swoim krzykiem. Jeśli tylko to będzie inne niż to tutaj, decyduję się. Okej. Tam jest! Dobra, my sobie tymczasem latarnię niszczymy. Zlikwiduj wrogów, aby oczyścić obóz. Jeden z głowy, szukajmy dalej. Następny obóz może być silniejszy. Sprawdź, czy masz dość broni i amunicji. Słuchajcie, w sumie to już w zasadzie możemy kończyć ten odcinek. Jest jeden, rozwal go! Bo zostały nam tylko zadania poboczne, a i tak zadań pobocznych tutaj tak zbytnio nie nagrywam i... Pozbądźmy się tych pustaków! No i jeszcze tam coś było, to jeszcze tam możemy zniszczyć tą jedną latarnię, a wtedy już możemy kończyć odcinek. Nie! Wizyta Ducha Świąt ma być potwornie traumatycznym wydarzeniem niszczącym ego. No wiem! I szanuję to. To dlaczego starasz się wywinąć? O, nie, nie, nie. Obejrzałem już wszystkie nasze horrory i przydałoby mi się coś naprawdę strasznego. Tak się stanie. I to właśnie chciałem usłyszeć. Dobra, zrobiłem kilka ściąg z rzeczami, które przerażają mnie najbardziej. Z podziałem na podgatunki. Te czerwone to horrory biologiczne. Różowe to pomysły na slashery. A to zbieranina rzeczy, które napędzają mi stracha. I właśnie zjadłem podwójnego burgera, więc... Bierzmy się do roboty. Chyba mogę przesunąć cię na szczyt listy. To co ty na to? Czuję się, jakbym spędził życie tonąc w najsmutniejszych otchłaniach mojego umysłu. Wesołych świąt. Okej. No i słuchajcie, znaczy nie kończyć odcinek, tylko podsumować. No i chyba już wszystko zdobyliśmy, więc mogę słuchajcie w tym miejscu przerwać odcinek i widzimy się na podsumowaniu. Okej, słuchajcie, ja już jestem po misji. Teraz właśnie czekamy, aż się gra cała załaduje. No i cóż, ja już właśnie planowałem, kiedy byśmy mogli zrobić tego live'a z tych openingów LAM. Jeśli tutaj jesteście, to dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście takie live'a, bo na pewno zrobimy. Tylko jestem ciekaw, ile ten osób będzie oglądać tego live'a. No i dobra, my sobie tymczasem czekamy, aż się załaduje i będziemy mogli podsumować, znaczy zobaczyć podsumowanie misji. No i cóż. No i rzeczywiście, bo już kilka osób mi mówiło, że jeśli nie będę nic z tym robić, w sensie nie będę ulepszać ocaleńców, to w pewnym momencie już nie będę mógł w ogóle misji przechodzić. No więc musimy jak najszybciej na to zadziałać. Widzę oko kobota. Cezire, znalazłam go! Au,
Moje oko, au, au. Widzę wszystkie tajemnice świata. Dlaczego, au? Dobra, na razie go wyłącz. Okobot nie ma wyłącznika. Okobot pogodził się z tym, że nie ma wyłącznika. Au, au, au. Zawsze się tak zachowuje? Okobot widzi wszystko. Dobra, oficjalnie przebaczam wam, że wysłaliście ostatnią nadzieję ludzkości na pustynię. Widzę. Widzi! Okej. Dobra, no chyba jeszcze coś będzie. Ray potrzebuje twojej pomocy. Stabilizator szczelin przegrzewa się podczas testów. Trzeba będzie wymienić złote przewody. Mogłabyś znaleźć mi coś o mniejszej przewodności? Brzmi jak robota dla Syda. I Ray. I Loka. No weź, tak na trzeciego. Już jestem w aucie. Lok, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Nie mamy aut. O nie. Nie martw się, znajdę cię. No i dobra, słuchajcie, tak się kończy ta misja. Ja wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten 99 odcinek do końca. No i widzimy się następnym razem. No i oprócz tego, że na live'ie, to jeszcze w setnym jubileuszowym odcinku właśnie z Fortnite Ratowania Świata. I ja, słuchajcie, już coś dla was przygotowałem z tej okazji, ale to się dowiecie dopiero w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście cały ten odcinek do końca. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli nie lubicie, to zostawcie subskrypcję. Zapraszam was na mój poprzedni odcinek, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i cóż, cześć!